Krystyna Mazurówna jest tancerką i choreografką, legendą polskiego tańca. Rozpoczęła pracę jako solistka w Teatrze Wielkim. Promowała taniec współczesny, a jej partnerami scenicznymi byli Witold Gruca, Stanisław Szymański, Gerard Wilk. Od wielu lat mieszka w Paryżu, tańczyła u Josephine Baker i w Casino de Paris. Występowała także w filmach. Krysiu, po co człowiekowi taniec? Jest to forma wyrazu. Albo się umie rysować, albo śpiewać, albo się nic nie umie i wtedy się zostaje tancerką. No, ale wszyscy tańczą. No nawet właśnie. Ci, co nie potrafią, to tańczą. Oczywiście. No i po co? A dlaczego na mnie patrzysz, mówiąc, że ci, co nie potrafią, to tańczą? Bo ty potrafisz i się znasz na tańcu, więc może wiesz coś więcej na ten temat. Właściwie co daje taniec? No radość, takie wyzwolenie, radość duszy, a poza tym to, co mówisz, że nawet jak się nie umie tańczyć, to można tańczyć i to jest wspaniałe. Kiedy pierwszy raz zatańczyłaś? Jak miałam 3 lata i 2 dni, bo jak miałam 3 lata, postanowiłam zostać tancerką i 2 dni potem zaczęłam tańczyć. Co się stało w czasie twoich 3 urodzin, że taką decyzję podjęłaś? Rodzice dostali zaproszenie na spektakl baletowy. A nie mieli mnie z kim zostawić. Gdzie to było? We Lwowie, w którym się urodziłam. A że byli oszczędni, nie chcieli płacić opiekunki, ja po nich też jestem skąpa, to powiedzieli, weźmiemy dziecko, będzie się spało na kolanach. Dziecko nie spało, tylko tak jak Wańka Wstańka. Wstawałam co chwilę, patrzyłam na tę scenę, ale najbardziej z całego spektaklu spodobał mi się moment początku, jak kurtyna jest jeszcze zasłonięta, później jest taka cisza i szelest otwieranej kurtyny. I do dziś dnia, jak słyszę szelest otwieranej kurtyny, to mam takie emocje, no że po prostu. A zdarza ci się, że jesteś w teatrze, oglądasz inne przedstawienie, tak, jako widz, jest szelest otwieranej kurtyny, a ty masz takie, że wybiegnę na scenę. Nie, na szczęście nie. Na szczęście nie jestem kabotynką do tego stopnia, ale często korzystam. Jak tylko mogę się wedrzeć, to się wdzieram. Wiesz, jak ktoś się na czymś bardzo dobrze zna i mówi się o nim koneser, to z reguły jest bardzo wymagający. I wiele rzeczy, które innym się podobają, nie spełnia jego wysokich wymagań. Jak jest z tobą? Jak patrzysz na innych tańczących, na balet nowoczesny, na polskich tancerzy, to masz jakie uczucia? Radości? Nudy głównie. Nudy. Przepraszam, tak, bo to są schematy i ten tańc jest ciągle taki sam i właśnie te tańce, zwłaszcza w operach, zwłaszcza warszawskie, ale także paryskie i także innych są tak nudne i tak zwielokrotnione, że tańczą to dzieci moich byłych koleżanek, wnuki moich byłych koleżanek i ciągle tańczą tak samo, z wyrazem też znudzenia, bo czekałem, kiedy będzie koniec spektaklu. Natomiast uwielbiam wszystko, co jest inne, co jest nowe, więc taniec współczesny, proszę bardzo, chociaż jest dużo prób, dużo poszukiwań, ja wolę tych, co już znaleźli, ale to się rzadko zdarza. Czyli nie lubisz baletu klasycznego, takiego z paczkami, z puentami? No to trzeba zobaczyć raz w życiu, wystarczy, myślę, tak. Ale sama byłaś taką tancerką. No bo nie było innej możliwości. Jedyną szkołą baletową w Polsce była, zresztą do dziś dnia jest szkoła baletu klasycznego. No i później... W Warszawie. W Warszawie. Znaczy jest w kilku miastach Polski, ale ja kończyłam kwartę warszawską i później mnie wcielono do Teatru Wielkiego, gdzie byłam jednym z 32 łabędzi. I szczytem perfekcji jest to, żeby być dokładnie taką samą. A ja chyba nie jestem aż tak dokładnie taka sama, jak wszystkie inne kobitki. Ale ty masz tak zrewoltowaną duszę, że ja nie wierzę w to, że byłaś w corps de ballet i nie próbowałaś czegoś zrobić inaczej niż wszyscy. Nie, ja się starałam zrobić tak jak wszyscy, ale nic mi nie wychodziło. Po pierwsze miałam za duży biust na łabędzia. Łabędzie na głowę są bezbiustowe. A to się jakoś bandażem nie zmniejszy? Bandażem, tak. I co nie było tak bardzo przyjemne. Po drugie, zawsze mi gdzieś oczy uciekały nie tam, gdzie trzeba. Wiesz, to w balecie znaczy? Klasycznym, no głównie w kierunku mężczyzn, byłam bardzo złym łabędziem. Co mi wyszło na dobre, bo kiedyś przyszła delegacja rządu francuskiego, przyznano Polsce jakieś jedno stypendium dla tancerki nowoczesnej. Czegoś takiego nie było, więc oni przyszli na spektakl Jezioro Łabędziego, zobaczyli 31 nienagannie jednakowych tancerek, jedną taką jakąś piersiastą, która właśnie rzucała oczami i biodro wypychała i spytała, czy mnie nie interesuje tańc nowoczesny. Nie wiedziałam, co to jest, ale na wszelki wypadek powiedziałam, że szalenie mnie interesuje.
I dostałam stypendium pierwsze w życiu do Paryża na 3 tygodnie. I tam się okazało, że istnieje wiele szkół tańca nowoczesnego, tańca współczesnego, tańca jazzowego. No jak wróciłam po tych 3 tygodniach, złożyłam wymówienie w operze ku oburzeniu wszystkich i zadziwieniu. I był to jeden z lepszych kroków w moim życiu. Ale wiesz, to się dopiero wtedy zaczęło, bo wtedy pojawiło się hasło Mazurówna, legenda Mazurówna. Mówiło, z tą legendą to nie legenda, przesadzę. To była legenda i jest jeszcze do dzisiaj, bo Mazurówna... Nie, legend to jest stworzy... o smoku wawelskim, nazywajmy rzeczy po imieniu. Stworzyłaś w myślach, w wyobraźni ludzi coś, co kojarzy im się z baletem nowoczesnym, z tańcem nowoczesnym. Mówiło się wiele razy tańczyć jak Mazurówna, czyli nowocześnie. Co więcej, skorzystałaś od razu z narzędzia niezwykłego, jakim była telewizja i dzięki telewizji stałaś się... Telewizja skorzystała ze mnie. Natychmiast stałaś się sławna. Proszę, a w ogóle tego nie wzięłam pod uwagę. I co z tego miałaś? Co się dzieje w życiu tancerki, jak się z dnia na dzień staje sławna i staje się ikoną? I o tej ikonie, o tej legendzie, to się później dokłada takie podteksty, to nie jest taka prawda. Ale przede wszystkim tańczyłam to, co chciałam, robiłam to, co chciałam, miałam własne układy, sama sobie wybierałam kostiumy, sama dobierałam muzyki, czyli jakaś taka wolność twórcza i kreatywność. A kreatywność jest dla mnie najważniejszą rzeczą w życiu, jeśli chodzi o wybór koloru włosów, albo sposób ubierania się, albo skromną biżuterię, albo coś takiego. Więc idę dalej za tą kreatywnością, która się okazuje awangardą. Ale nie jest to jakaś zamierzona droga życiowa, tylko jakoś tak mi wyszło. Tylko po prostu masz w sobie awangardę i masz w sobie chęć dobierania wszystkiego. Nie tylko repertuaru, nie tylko stylu, ale także partnerów. Nie tylko życiowych, ale także zawodowych. A to nie każda tancerka może sobie tak wybrać. No może tak, tak. I wybrałaś na swojego partnera Gerarda Wilka. Świetnego tancerza. Tak. Piszesz o nim w nowej książce Ach, ci faceci, która Ach, właśnie... Ach, ci faceci. Która właśnie ukazała się na rynku. I piszesz właśnie o tym, jak doszło do powstania duetu Mazurówna-Gerard Wilk. Jak to było? Kolejny rocznik Warszawskiej Szkoły Baletowej wydał iluś tam kilkunastu tancerzy. Wszyscy byli idealnie tacy sami, tańczyli tak leciutko, kręcili się z takim bezdusznym wyrazem twarzy, a jeden stał w kącie taki zły, zmarszczony, miał taką za dużą szczękę, za dużo pryszczy i był taki ciężki, nieporadny. Więc był inny i to mi się spodobało. Podeszłam, mówię, czy kolega chciałby ze mną zatańczyć. No a co wszyscy powiedzieli, dlaczego go bierz? On jest taki ciężki, jakiś inny. Mówię, właśnie dlatego. I się okazało później, że to był rzeczywiście świetny tancerz, bo tańczył inaczej, bo był sobą i miał znakomity styl. Zresztą tańczył na początku ze mną, ale później stał się stopniowo solistą i pierwszym tancerzem w tymże Teatrze Wielkim. No a później był jednym z pierwszych solistów w najlepszym balecie XX wieku, w balecie Beżarta. Ale to już była późniejsza historia, kiedy tak. I ty byłaś na Zachodzie, z tym, że zdaje się, że nie z własnej woli wyjechałaś z Polski. No nie, właśnie niestety nie. Założyłam własny zespół, który się nazywał Phantom, zespół tańca jazzowego wtedy. I bardzo szybko osiągaliśmy duży sukces. Ilu tancerzy było w tym zespole? 6 na początku, właśnie Gerard Wilk i ja, i jeszcze 2 pary. No i wszystko nam świetnie szło. Ale właśnie za dobrze, co zaniepokoiło czynniki rządzące, bośmy się nie mieścili w ramach. A to były lata? To były lata 60. Lata 60. No i najpierw dano zakaz opuszczania kraju, byliśmy za młodzi, to od tej pory już się zmieniło na moją korzyść. Teraz już nie jestem raczej za młoda na nic. Ale potem nam utrudniano. W ogóle trzeba było się sprawdzać przed robotnikiem i chłopem, więc tańczyliśmy w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu na przykład, tańczyliśmy gdzieś na jakichś dożynkach. I jak reagowali robotnicy? Byli zachwyceni. Panienki z miasta przyjechały, będzie przerwa w dożynkach, więc byli zachwyceni i wszystkim się to podobało. No i telewizja. I no to co się nie podobało czynnikom? Że za bardzo, że dlaczego mają taki sukces, dlaczego i w filmach u Barei, i w sali kongresowej, i na Bielanach też, i na Młocinach w lecie, w niedzielę. I co to jest? No lepiej się ich pozbyć. Więc najpierw mnie tak kokietowano, że może bym chciała sobie pojechać na rok do Nowego Jorku albo do Londynu, a ja nie, mnie tu dobrze, nie chciałam.
bo zawsze robię co innego niż wszyscy. Wszyscy marzyli wtedy, żeby opuścić Polskę, nikomu się to nie udawało, była żelazna kurtyna. A ja powiedziałam, nie, nie, ja nigdzie nie wyjeżdżam, tu mi jest świetnie. Zresztą było mi tu świetnie, miałam własny zespół, wolność tą kreatywną właśnie. No, ale długo to nie trwało, bo po jakimś czasie wzięto moich wszystkich tancerzy tego samego dnia do odbycia służby wojskowej. Czyli zakaz występów, zakaz wychodzenia z koszarek. Na dwa lata. Na dwa lata i ja próbowałam gdzieś interweniować u jakichś panów generałów, u jakichś panów w KC, gdzie do mnie mówiono, wy do kogo? Ja mówiłam, jestem sama, nie ma nikogo i tak dalej. No w końcu powiedziano, no jak pani opuści granicę, to w momencie przekroczenia granicy ich zwolnimy. I zafundowano mi bilet w jedną stronę. Pytano, gdzie? Londyn, Nowy Jork, Paryż. Paryż był najbliżej, bilet był najtańszy, więc zgodziłam się, bo nie znałam nikogo, nie znałam żadnego języka, nie miałam żadnych znajomości. No i wylądowałam w Paryżu, a moi tancerze następnego dnia byli zwolnieni z odbywania służby wojskowej. Jak się czuje tancerka, która jest gwiazdą w Polsce i nagle znajduje się na Montmartre, Casino de Paris, Moulin Rouge, wspaniałe teatry pełne tancerek, ale o tobie nic nie wiedzą. W Paryżu jestem bardzo znana, na mojej ulicy. Wszyscy sprzedawcy marchewek mnie znają, kawiarnia ale na rogu. Ale to teraz cię znają. No tak. A ja pytam o ten moment, kiedy się znalazłaś po raz pierwszy. Jak piłam na stojąco kawę w tej samej kawiarni, to po trzech dniach już mnie znali. Nie, to jest bez znaczenia. Ważne jest w życiu, żeby być w porządku samym z sobą, jak wiadomo. Może to brzmi tak pompatycznie, ale to jest jakaś prawda. Na wieży Eiffla na przykład tańczyłaś. Byłeś na wieży Eiffla? Byłem na wieży Eiffla. A ja byłam przez miesiąc codziennie, bo musiałam tam tańczyć. Z wielką radością. Ale tańczyłaś też w Casino de Paris. Tańczyłaś w Bobino jako solistka Josephine Baker w jej wielkim przedstawieniu. Tak jest, w jej ostatnich spektaklach, tak. Wprawdzie moje dzieci myślą, że to było w XIX wieku, ale to było w XX, dobrze pamiętam, w lata 70. Josephine Baker, legenda Paryża, mulatka, ciemna, ubrana właściwie prawie w nic, tylko miała taką spódniczkę z bananów. Dokładnie. Pięknie tańczyła, pięknie śpiewała, była inna. Była kompletnie inna. To was zbliżyło? I tym się przebiła. Nie mogę mówić, że to nas zbliżało, ale nazwała mnie La Belle Polonaise, czyli piękna Polka i miałyśmy taką nić porozumienia na pewno. No ja byłam jej fanką absolutną, ona była pełna temperamentu, próbowała do utraty tchu, już tancerki wszystkie leżały płokotem zmęczone, ale dziewczyny jeszcze raz i tak dalej. Nie chciała mieć mikrofonu, śpiewała na żywo, tańczyła jak trzeba, była świetna. Ale to był ostatni jej show. Dlaczego? Co się stało? To był ostatni jej show. Niestety podpisałyśmy na 6 miesięcy. Ten show miał iść właśnie w paryskim Bobino, później 6 miesięcy w Londynie, 6 miesięcy w Nowym Jorku, w Carnegie Hall. Ale 13 dnia spektaklu była uroczysta premiera. Pół Paryża zamkniętego, nie ma dojazdów tam do tej dzielnicy. Na scenie, na widowni Grace Kelly, jej najbliższa przyjaciółka oraz wszyscy, cały Paryż. No ona tak się spięła i tak świetnie to zrobiła, że później nam powiedziała, no broń Boże, żadne przyjęcie, nic, nic, ona musi iść odpocząć. Ja do mnie, Belle Polonaise, pójdziemy gdzieś się napić. Nie, nie, nie mogę, bo moje niemowlę, akurat miałam kolejne niemowlę, czeka w domu. I tam po kolei próbowała innych namówić. No i w końcu wróciła do hotelu, położyła się spać. Przyniesiono jej tłum kwiatów, które dostała tego wieczoru. No i rano jej sekretarka wchodzi, 10:00, pani jeszcze śpi, 12:00, pani jeszcze śpi. I w końcu jak weszła o drugiej, zorientowała się, że pani nie śpi, tylko już pani nie ma. No i w ten sposób te świetne kontrakty przeleciały nam koło nosa, no ale były następne. Następne kontrakty, ty ciągle tańczyłaś, a przy okazji nie wiadomo kiedy urodziłaś i wychowałaś troje dzieci. Urodziłam na pewno. Co do wychowywania, to one się jakoś same wychowały, a teraz one mnie wychowują. Są znacznie mądrzejsze, inteligentniejsze, zdolniejsze i w dodatku młodsze, cała trójka. Kasper jest kompozytorem. Najstarszy Kasper jest kompozytorem muzyki współczesnej, elektronicznej. Drugi syn, Baltazar, zrobił szkołę jazzową, ale gra na wszystkich instrumentach. Ostatnio przyszedł na inżyniera dźwięku. A córka, która miała być Melchiorem, ale jest Ernestyną, skończyła konserwatorium, ma 7 pierwszych nagród i jest pianistką. Ale zagrała też w filmie.
też zagrała w filmie, tak? I to dużą rolę. A jak to było? To było tak, że Kasper, czyli jej brat starszy, zadzwonił i mówi: słuchaj, matka, jest jakieś ogłoszenie, szukają małej dziewczynki, blondynki do filmu. Ja mówię: to pewnie jakaś reklama szamponów, nie będę chodzić. Taka cisza, no tak, ty jako matka nigdy nie chciałaś dla nas nic zrobić. Więc mówię: czekaj, czekaj, jaki adres, już tam idę. No i pobiegłam z tą córeczką, było 300 kandydatek, pytałam, ile potrzeba, 100, 200, nie, szukali jednemu, nie, to idziemy do domu, nie mamy szans, ale ona, ponieważ ma charakter nie wiem po kim bardzo uparty, tupnęła nóżką, powiedziała: jak już przyszliśmy, to już czekamy. No i później była tam na rozmowie, na którą mnie nie wpuszczono, później dzwoniono do domu, raz, drugi, trzeci, mówią: no zadzwonimy. Ja myślałam, tak samo zadzwonią jak mnie po szeregu castinga, które przegrałam. No i do dziś dnia czekam, niektórzy w ogóle nie oddzwonili. Ale do niej dzwoniono i tam chodziła, chodziła, chodziła i w końcu ją wybrano. Była tą jedyną, jedynym dzieckiem w dużym filmie, gdzie jej ojca grał Gérard Depardieu, a jej dziadka grał Yves Montand. I w ten sposób przez dziecko poznałam Gérard Depardieu i Yves Montand. No i dzięki temu i oni stali się bohaterami twojej książki. Ale wiesz, kiedy powiedziałaś o tym, że Kasper jest kompozytorem, to przypomniałem sobie twoją opowieść o tym, że on komponuje nie tylko na głos, nie tylko na instrumenty, ale także na psy. To prawda? On komponuje na co się da, tak. Ale czy ty kiedyś mnie wpuściłaś w kanał, czy on naprawdę komponuje na psy i co to znaczy? Jak można zapisać nutami arię, można tak powiedzieć, w wykonaniu psów? Bo on pisze opery przecież. On pisze też opery, nie tylko, pisze różne rodzaje muzyki, muzykę do baletów i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie kiedyś pojechał do Berlina, mówi: mam próby do opery. Ja mówię: jakie opery? Napisałem operę, mam próby. Ja mówię, przyślij mi zdjęcie tej baby. No, jakiej baby? Ja mówię: no tej, co śpiewa główną rolę. Nie, to nie baba. Ja mówię: do tego faceta, no przyślij. Przysłał mi zdjęcie takiej sobaki wielkiej, białej, puchatej takiej. Ja mówię: że to ten pies gra? Tak. I rzeczywiście początek opery był taki, scena się otwiera z tym szelestem kurtyny. Stoi mój Kacper. Ma dwa komputery, działa na nich palcami, a na scenie 17 psów w tej samej maści były sprowadzane z Afryki Południowej, podobno specjalnie jakiś rodzaj psów. I tam jeden leży, drugi siedzi, trzeci tam stoi. I po kilku tych takich maznięciach paluszkiem Kaspra jeden pies zaczyna podwywać, drugi się rozwywa, trzeci jeszcze bardziej, ostatni szczeka. Nie wiadomo było, o co chodzi. I się okazało, że to były ultradźwięki, których my nie słyszymy, ale psy słyszą. I właśnie tak się zaczynała ta opera. Ciekaw jestem, czy każdy spektakl jest inny, czy psy powtarzają te same wycia w tym samym następstwie? Trzeba by to nagrać. Dobre pytanie, nie wiem tego. Ale kiedyś Kasper miał z kolei, był taki dzień, Teplica, bo Kasper nosi nazwiska swego ojca, w Bilbao, w Hiszpanii. Ja oczywiście pojechałam. Po całym dniu koncertów, kiedy grał jego tercet, później śpiewała śpiewaczka, wszystkie jego utwory, później on sam grał, później orkiestra, później kwartet smyczkowy i na końcu on miał wykład dla absolwentów konserwatorium tamtego. Więc ja tak wtargnęłam na salę, że ja niby też taka absolwentka, usiadłam sobie grzecznie. I Kacper zaczyna, mówi: proszę państwa, początku mego utworu dzisiaj nikt nie słyszał, a ja się wyrwałam, mówię: ja słyszałam wszystko. Mój tak, bo to były ultradźwięki, słyszą tylko nietoperze, psy, no i widocznie moja matka, skoro twierdzi, że słyszy. Więc działa ultradźwiękami, ale nie tylko. Kasper nazywa się Teplic, bo jest synem Krzysztofa Teodora Teplica. Dokładnie. Twojego pierwszego partnera. Co musi mieć mężczyzna, żeby zwrócić na siebie twoją uwagę? Jedynym kryterium jest inteligencja. Może być niski, może być wysoki, może być łysy, może być brunet, może być gruby, może być chudy. Jak jest inteligencja, ja po prostu padam plackiem. Dlatego przed tobą padam plackiem. A ja chciałem zapytać, czy często ci się zdarza tak dostrzegać inteligencję i czy na przestrzeni lat dostrzegasz jakieś różnice pokoleniowe? Różnice pokoleniowe? Nie. Mhm. Dla mnie człowiek jest człowiek, czy ma 15 lat, czy ma 85, więc...
te różnice jakieś tam są. Może w wieku 85 lat już bardziej bolą kolana. Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie mam 85. Na razie mnie nic nie boli. Ale myślę, że nie to jest ważne. Tak samo jak nie jest ważny kolor włosów czy kolor oczu. No ważne jest to, co jest w środku w człowieku. Inteligencja to może uproszczenie, może osobowość też jest ważna. Poczucie humoru jest niezwykle ważne. No ale z tymi partnerami życiowymi, jak to zręcznie nazwałeś, to jest też tak, że jest jakaś burza hormonalna. Patrzysz na pierwszą ofiarę, myślisz sobie tylko ten. Po czym wychodzisz za niego za mąż i okazuje się, że to jest ktoś zupełnie inny, niż sobie wymyśliłaś. I czas na następnego. No i trzeba się rozwodzić, tak. A ojciec? Ojciec. Czy kiedy myślisz o ojcu, to też myślisz, że był inteligentny, a był profesor. Stanisław Mazur, wielki matematyk. Czy myślisz o nim, mój kochany tatuś? A mój kochany tatuś nie może być inteligentny. Myślę, że są dwie różne rzeczy. Może być. Ale myśli się inaczej wtedy. Wielki, cudowny człowiek, za którym pobiegnę się w niego wtulę. W momencie, gdy ojciec dowiedział się, że będziesz tancerką, to co powiedział? Byłam wtedy chudym, zielonym dzieckiem, więc powiedział: Krysiu, to jest zawód, który wymaga wielu poświęceń, bardzo trudny. Może zostań lepiej matematykiem. No a ty? Ja powiedziałam, że jak tak, to ja robię strajk głodowy, bo wolę umrzeć niż uprawiać inny zawód. I wtedy tata? Ale wtedy tata po dwóch dniach mojego niejedzenia załamał się i zapisał mnie do szkoły baletowej. Ale błagał mnie, że jak już przestanę zarabiać na życie nóżkami, jak mówił, to żebym zaczęła główką. Teraz próbuję trochę główką. Wydusiłam trzy książki z tej główki, ale nie wiem, czy to jest tak naprawdę praca mózgowa, nie wiadomo. Zacząłem naszą rozmowę od pytania, po co człowiekowi taniec, a teraz cię zapytam, po co człowiekowi miłość. Jest to jedyne uzasadnienie życia, myślę. Cudowny ozdobnik, który nam się trafia. I tylko o to chodzi. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję.